Jeszcze tylko jedna walka i koniec kontraktu. Artur Szpilka dzisiaj oficjalnie poinformował na Twitterze, że doczekał się i podpisał dokument, który po najbliższym pojedynki umożliwi mu zakończenie współpracy z jego obecnym promotorem Andrzejem Wasilewskim. Została mi tylko jedna walka dla nokautu i jestem wolnym zawodnikiem, pisze uradowany Szpilka. Szpilka w marcu tego roku dał fatalną walkę przeciwko Sergiejowi Radczęce w Łomży. Na początku kwietnia przeszedł operację barku, a jakiś czas później poinformował, że porozumiał się z Andrzejem Wasilewskim i gdy dojdzie do rewanżu z Ukraińcem, to tuż po tym wydarzeniu panowie zakończą współpracę. Wasilewski jednak przeciągał podpisanie stosownych dokumentów. Kluczową postacią w tej całej sytuacji był także Leon Margules, szef grupy Warriors Boxing, na co dzień mieszkający w Stanach Zjednoczonych, który również musiał podpisać się pod nową umową, ponieważ jego nazwisko widnieje w kontrakcie. Teraz nie wiemy kto ostatecznie będzie rywalem szpilki, gdy ten zakończy rehabilitację i będzie w pełni sprawny fizycznie. Radczenko w czerwcu w Kielcach został sprowadzony na ziemię przez Mateusza Masternaka, który ograł go do jednej bramki. Jest pewne, że jeśli Radczenko ma się zgodzić na rewanż ze Szpilką, będzie musiał dostać więcej pieniędzy niż przy pierwszym starciu. Trzy nazwiska na najbliższą walkę i potem każdy idzie w swoją stronę. Nie zamykamy się na ewentualne walki, bo nikt inny jak Andrzej Wasilewski może właśnie taką załatwić. Leon też podpisał kontrakt, więc wszystko gra. Pisze na Twitterze Szpilka. Pięściarz z wieliczki na zawodowych ringach zadebiutował w 2008 roku. Od początku swojej kariery był związany z grupą Knockout Promotions. W październiku 2009 roku, dzień przed planowanym z Wojciechem Bartnikiem na pierwszej edycji Poland Boxing Night, Szpilka został zatrzymany przez policję i wylądował w areszcie. Ostatecznie w więzieniu przebywał półtora roku. Na ring wrócił już w kategorii ciężkiej. 5,5 roku po powrocie z sanatorium Szpilka zawalczył o mistrzostwo wagi ciężkiej z Diontajem Wilderem.